wszystkie cztery zestawy w wodzie. Zajęło nam to dosłownie chwilę. I teraz bierzemy się za rozrobienie zanęty do spomba. Łycha miksu peletów. Różne średnice. Pikantne ziarna, konopie, chili, kuku, chili. Do tego puszka słodkiej kukurydzy. I do tego, słuchajcie, zobaczcie, dodamy od Select Bice Green Halibut Method Mix, żeby narobić trochę zamieszania. Tego jakieś pół opakowania, nie będziemy przesadzać. Przemieszamy. Konkretnie nie ja, ale będzie przemieszany. I biorę się za spombowanie. Wtedy pozostaje nam tylko rozstawić bazę, która będzie stała gdzieś tutaj. Bardzo blisko wędek. O, gotowe. Tak to będzie wyglądało. Siemanko, trzecie podejście do nagrywania i tym razem obiecuję, że wam to pokażę. Jesteśmy na rybach w tym sezonie już czwarty raz. Trzy jedenastki na koncie, także nie jest źle. Pierwszy raz udało nam się przychytrzyć ryby już ostatni weekend marca, o ile pamiętam. Wtedy dostaliśmy w dupę. Tydzień temu złowiłem kolejną jedenastkę. No i dzisiaj mamy weekend majowy. Niestety byliśmy w pracy, ale udało nam się wygospodarować jedną dobę. Chociaż, żeby skoczyć na nasz ukochany wandzinek. Stanowisko 12, piękna zatoka, jak widzicie. Cztery wędki już w wodzie. Zobaczcie, jak pięknie. Stare czasy wracają, ponieważ kilka lat temu, ładnych kilka lat, łowiliśmy tutaj piękne rybki. Właśnie z tej zatoki, z tych płycisk. Mam nadzieję, że dzisiaj też będzie co pokazać. A nawet jak nie będzie, jesteśmy na rybach, udało się jedną dobę. Będzie fajnie. Słuchajcie, wyglądam jak wyglądam. Byłem na chwilę w lesie za potrzebą. A tutaj branie na skrajnej prawej z zatoki. Pięknie wygięta wędka. Kochanie dobiegło pierwsze, zacięło rybę. Chwilę z nią walczyłem, ale tutaj zawsze latem wyskakuje taki plac grążeli. Myślałem, że jeszcze ich nie ma, ale jak widzicie, nawet nie widać teraz. Nawet nie widać, no ale pływają tutaj. Niestety ryba w to weszła, nie? Ryba w to weszła, ją straciłem. Przerzucam jeszcze raz, może trafię w samo miejsce. Słodka kuleczka z Select Bice, popęd 12 mm. Pojechał na Roni Ligu, w którego średnio wierzyłem, muszę powiedzieć. Próbujemy jeszcze raz.
mamy wieczór, słuchajcie, po tej rybie straconej nic już się nie wydarzyło. Było jedno pociągnięcie do połowy, ale nie do zacięcia. O, a jednak coś się dzieje. No, wyrzuciliśmy wędki od nowa, te dwie, trochę inne miejsca, zaspombowaliśmy, no i czekamy, chowamy się do namiotu, bo cały czas są tak zimne wieczory i nocki, ma być tylko 2 stopnie, nawet jeden na mojej pogodzie pokazuje. No i zobaczymy, co wydarzy się w nocy. Jutro musimy uciekać, także jakby była chociaż jedna rybka, będziemy zadowoleni. Także trzymajcie się i czekajcie na wieści. Rano, zobaczcie, jaki piękny poranek. W nocy w sumie jedno branie. I o, tam sobie pływa jedna ryba. Ogarniemy śniadanie, kawkę. Nad ranem dość zimno, nie wiem ile jest stopni, ale znowu wychodzi piękne słoneczko, będzie super dzień. Cześć, witajcie po nocy. Jedna doba myśleliśmy, że nic się nie uda wypracować, ale jednak pierwsza 45 strzał na lewej wędce. I oto taki 10-kilowy gagatek. Spróbuję wam go pokazać. Zobaczcie, jaki długi. Taka torpedka. Ohohohoho. Równe 10 kilo. Nieduży, ale jest. Ogólnie tej doby 4 brania. Jedna ryba stracona w grążelach, jeden wyciągnięty i dwa w sumie niezakończone zapięciem, no, nie do zacięcia brania, ale działo się. Dobra, robimy szybką sesję i wypuszczamy rybkę. Dobra, wypuszczamy rybkę. My się pomału będziemy pakować już do domu i widzimy się niedługo na kolejnej zasiadce. Do zobaczenia, na razie. Płynie malutki.